Za górami, za lasami, od nurtu wartkiego popradu do brzegów spokojniejszego Wisłoka, gdzie siedział pod chyżą i patrzył na las w oddali. Rozciąga się tam kraina zamieszkana przez Łemków. Łemkowie to niesamowity naród, pełen pięknej kultury i tradycji. Pochodzą od włoskich pasterzy, którzy przywędrowali na tereny dzisiejszej Polski z Karpat. Ich dawny teren, na którym się osiedlali, rozciąga się między Doliną Popradu a Wielkim Działem. Przez to, że zamieszkiwali góry, tworzyli niezwykle rzadkie osadnictwo i malutkie wioski. Jednak Łemkowie na terenie Doliny Popradu zachowali częściową odrębność. Największy rozwój tego regionu przyszła właśnie w XIV wieku, pod rządami polskiego króla Kazimierza Wielkiego. W XVI wieku oficjalnie zarejestrowano 19 łemkowskich wiosek. Poprzez panującą w tamtym czasie w naszym kraju tolerancję religijną i wyznaniową mogli bezproblemowo rozwijać swój język, kulturę i tradycje. Jednak prawdziwa tragedia tego narodu rozpoczyna się, gdy władze austriackie przejęły te tereny. Posądzali wtedy Łemków o działalność konspiracyjną, działalność szpiegowską. Wtedy zaczęły się bardzo ostre represje. Aresztowania polityczne miały miejsce w całej Galicji, ale w szczególności właśnie w Łemkoszczyźnie. W obozie koncentracyjnym Talerchów zginęła w latach 1914-1918 prawie cała inteligencja łemkowska. To już wtedy była tragedia. Druga wojna światowa i lata powojenne. Wtedy Łemkowie zostają zmuszeni do opuszczania swoich rodzinnych terenów. Pierwsze prawdziwe przesiedlenie miało miejsce w lutym 1941 roku. Wtedy to nastąpiła wymiana między ZSRR a Rzeszą Niemiecką. Następne przesiedlenie zaczyna się w 1944. Wtedy też wysiedlono 12 tysięcy Łemków na Ukrainę. I wtedy, czyli 17 kwietnia 1947 roku, oddziały UPA wkroczyły na te tereny i dokonano radykalnego posunięcia. Wysiedlono całą ludność łemkowską i ukraińską z terenów południowo-wschodnich na ziemię odzyskane. Kryptonim tej akcji to akcja Wisła, która trwała aż do lipca. Część Łemków zaczęła już wracać w 1956 roku. Była to jedynie krótkotrwała możliwość, o której większość i tak się nie dowiedziała. Przez tą akcję większość wiosek została opuszczona. Cerkwie spalono lub opuszczono. Smutny koniec tej historii jest taki, że teraz większość Łemków mieszka na zachodzie Polski, a na swojej ziemi powróciło ledwie 3%. Teraz my możemy poznawać ich kulturę poprzez czytanie książek na temat ich folkloru, słuchanie pieśni, odwiedzanie zapomnianych wiosek, cmentarzy pośrodku gór. Postarajmy się, abyśmy nie zapomnieli o tym, co zostało z tej kultury. Film powstał dzięki współpracy z IL Studio oraz na podstawie książki Antoniego Krocha Za tamtą górą.